Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest temat dość nietypowy, mianowicie socjalizm i komunizm. Socjalizm jest to ideologia, której początków możemy szukać już w XVIII wieku, gdyż. Rodziła się ona często w umysłach robotniczych, kiedy zaczęto widzieć różnicę, jaką mają na przykład żyjący robotnicy w fabrykach, a bogaci właściciele ziemscy czyli jaka jest różnica między pracodawcą a pracownikiem i szukano pewnej równości. Niektórzy widzą socjalizm już w rewolucji francuskiej z 1789 roku, kiedy to no, walczono o zniesienie ucisku tych wyższych klas nad tymi, byśmy powiedzieli, bardziej licznymi, ale znacznie biedniejszymi, czyli nad chłopami no i robotnikami, wtedy to manufaktur. No ale w XIX wieku wraz z rosnącym przemysłem rosnęła też ta klasa, klasa robotnicza, sterowana przez, byśmy powiedzieli, znaczy, której może nie właścicielami, ale którą zarządzali kapitaliści, czyli ci bogaci zarządcy. No i socjalizm miał się uporać właśnie no, z tym problemem, jakoś zrównać ich dochody, zrównać sprawiedliwość społeczną. To jest taki termin tak naprawdę bardzo mdły, ale mniej więcej wobec niego to wszystko się toczyło. Głównym ideo, ideologiem całej, no całej ideologii tak, socjalizmu był niemiecki pisarz, niemiecki, pisarz i filozof Karol Marx. Czy to, ja to napisałem przez X... Możecie się spotkać przez KS, czasem się spotkacie przez Karl, czyli po niemiecku Karol. Także tutaj pisownia jest różna, raczej wszystkie są przyjęte za prawidłową. K Karol Marx, co ciekawe, pisał o robotnikach nigdy samemu nie pracując, gdyż żył na utrzymaniu. Fryderyka Engelsa, którego tu widzimy, żył i pisał w Londynie zresztą. Karol Marx utworzy w 1836 roku związek sprawiedliwych, który później zostaje przekształcony w 1947 związek komunistów i tam starają się manifestować ich poglądy, gdyż w 1848 roku wraz właśnie z Fryderykiem Engelsem, też Niemcem. Wydają manifest komunistyczny. Byśmy powiedzieli książkę e, dziejową. 1848, czyli Wiosnę Ludów. Manifest komunistyczny. No i teraz mówi się, że ludzie dzielą się na tych, którzy przeczytali Marksa i Engelsa i na tych, którzy go zrozumieli, oczywiście krytycznie rzecz biorąc. Manifest komunistyczny kończy się słowami proletariusze wszystkich krajów łączcie się. Gdyż chodziło tu mniej więcej o to, iż ludzie, znaczy proletariusze, czyli ci, którzy nie mają środków produkcji, czyli tej ziemi, kasy, czyli kapitału i fabryk Stąd kapitaliści, to był ich kapitał. Znaczy, to nie tylko kasa, ale też właśnie te całe sprzęty, fabryki. Ci, którzy to nie mają, proletariusze, powinni przejąć władzę nad kapitalistami. Dalej w 1867 roku ukazuje się kolejne dzieło Karola Marxa, czyli Kapitał, w którym on z kolei interpretuje i pokazuje jego, według niego zasady, jak działa kapitalizm. Tutaj też on krytykuje jakiekolwiek rewolucyjne dążenie do socjalizmu. Uważa, że socjalizm można wprowadzić pokojowo. Cała rewolucja jest raczej rzeczą utopijną i tworzy tak zwane zasady, podstawy, według niego oczywiście naukowe. No i dlatego tworzy on nurt zwany socjalizmem naukowym. I on zakładał tak zwaną... Walkę klas, czyli mamy tą klasę kapitalistów, czyli tak jak mówiliśmy, tych, którzy mają coś, są bogaci, i proletariuszy, czyli robotników, którzy nie mają tych środków produkcji, i, we, i z nimi jest ciągła walka. Ale zapiszmy sobie jeszcze 1867 kapitał. Kapitał, to są jego nazwy. Nazwy jego dzieł, które wydaje wraz z Engelsem. No i według Marxa ta walka klas, w której robotnicy nieustannie ścierają się z kapitalistami, skończy się tym, że w końcu proletariusze nie wytrzymają już tego ucisku kapitalistów, którzy rzekomo cały czas na nich naciskają, zwiększają ten wyzysk i w ten sposób proletariusze połączą się. I, wywołuje, i wo, wywołają wielką ogólnoświatową internacjonalistyczną, czyli międzynarodową rewolucję, która ostatecznie doprowadzi do likwidacji tych wyzyskiwaczy, tych dusi groszy, czyli kapitalistów, no i wprowadzi komunizm. I komunizm miał polegać na tym, że wszystko miało być własnością, dobrem społecznym, z którego każdy mógł się cieszyć, czyli na przykład mieliśmy kolektywnie zarządzane, mielibyśmy kolektywnie zarządzane fabryki, czyli pracownicy danej fabryki nią zarządzają, czyli jednym, wszystko jest wspólne, jest komuna czyli właśnie pewna wspólnota wspólność w posiadaniu i na tym polega właśnie według Karola Marksa komunizm i do tego miało dążyć społeczeństwo poprzez walkę klas. Oczywiście tak czyli to był komunizm byśmy powiedzieli taki ekstremalna odmiana socjalizmu, gdyż początkowo robotnicy głosili hasła 8-godzinnych dni pracy, jakichś wyższych płac i tak dalej. Nie zatrudniania dzieci, a z czasem, czyli skończyć wyzysk tych kapitalistów, ale z czasem właśnie miało to się przekształcić w komunizm, czyli własność wspólną. Bo oczywiście na świecie byli też inni ideologowie socjalistyczni, na przykład Friedrich Engels, który bardziej to, jego dzieła skupiały się na tym, by bronić albo też tłumaczyć to, co napisał wcześniej Karl Marx, no ale mieliśmy też szczególnie wśród Francuzów dość bogaty ruch socjalistyczny. Warto wspomnieć choćby Jean Blanc, pisze się Jean Blanc, jak to wiemy w tym dziwnym języku. On na przykład aktywizował się mocno w trakcie Wiosny Ludów, czy też później Louis Blonky i Pierprdą, oni, oni głosili różne właśnie też odmiany socjalizmu. Bo w zasadzie tyle, ile ludzi byśmy powiedzieli, tyle było tych poglądów na socjalizm, jak to miało wyglądać, kto miał rządzić na przykład z fabrykami i tak dalej. Tutaj jakby nie będziemy się wgłębiać w te różne prądy. Takim ważnym wydarzeniem za to, jeszcze trzy lata przed wydaniem kapitału, było powołanie z inicjatywy Karola Marksa, jeszcze paru innych socjalistów, w Londynie, organizacji, która miała jednoczyć cały światowy ruch robotników, czyli powołanie tak zwanej pierwszej międzynarodówki międzynarodowego stowarzyszenia Robotników w roku 1864. I tam w niej były reprezentacje różnych narodów no i ona sama w sobie się wewnętrznie też podzieliła, bo mieliśmy tam później marksistów, prudonistów, zwolenników związków zawodowych no i anarchistów. No i to były takie różne stronnictwa, które, tak jak mówiliśmy, właśnie niby jeden socjalizm, a jednak różne pomysły na jego osiągnięcie i też na jego przeprowadzenie. Yy, przykładowo właśnie anarchiści, oczywiście znane nam dość pojęcie, o którym mówiliśmy sobie zresztą w poprzednich lekcjach, anarchiści do, widzieli zło głównie w instytucji państwa i uważali, że trzeba najpierw rozwalić instytucję państwa, no a później socjalizm yy, wyzwoli ludzi zaprowadzić

No i te spory między tymi różnymi u, 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 ugrupowaniami, na przykład, o, jeszcze warto wspomnieć o tych właśnie protonistach, jak już o nich mówimy. Oni na przykład odrzucali ideę w ogóle jakiejkolwiek walki zbrojnej, uważali, że społeczeństwo powinno się podzielić zgodnie z syndykatami, czyli na różne rodzaje wytwórców i to oni powinni, tak powinno być podzielone społeczeństwo, nie na przykład klasowo i tak dalej. Z kolei w Wielkiej Brytanii właśnie wspierano te związki zawodowe, bardziej taką walkę o poprawę własnego bytu niż wprowadzanie takiego absolutnego socjalizmu. No i te wszystkie frakcje z tymi różnymi pomysłami w końcu zaczęły się ze sobą kłócić, Żrzeć i pierwsza międzynarodówka rozpadła się w roku 1876, no i tego tak naprawdę zjednoczenia ruchów socjalistycznych na ten czas nie osiągnięto, ale utworzono jeszcze drugą i trzecią międzynarodówkę, ale o tym za chwilę. Rok 1864. Albo zapiszmy sobie, może lata trwania 64 do 1876. Pierwsza międzynarodówka. Pierwsza międzynarodówka. Okej. Okay. No dobrze. Innym takim wydarzeniem, które byśmy powiedzieli, był. Odpowiedzią społeczeństwa na właśnie te nastroje, które taki socjalizm budował, była choćby Komuna Paryska. Jak powstała Komuna Paryska i w ogóle co to jest? Warto sobie o tym powiedzieć, gdyż często się pojawia to hasło, a do końca ludzie nie wiedzą o co chodzi. Jak pamiętamy, zjednoczenie Niemiec było krwią i żelazem. W roku 1870 rozpoczyna się wojna francusko-pruska. Napoleon III oczywiście no, tutaj przegrywa, on trafia nawet do niewoli po bitwie. No i w, w, wtedy postanowiono proklamować we Francji kolejną republikę, zresztą już e, trzecią. E, w, w styczniu, kiedy Niemcy tworzą Zjednoczone Niemcy, e, ogłoszone jest też zawieszenie broni, e, możliwe są wybory do parlamentu. E, no i wtedy w, 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 wyłoniony parlament obierał za prezydenta Louis e, Thiersa. Pisze się Louis Thiersa. Może napiszę. Louis... Piers. Yes. No i jego głównym takim celem politycznym jest zawarcie pokoju z tymi Niemcami, takiego już całkowitego. No i wtedy o, oczywiście Francja boryka się też z problemami finansowymi i, i przestaje wypłacać powoli żołd swoim żołnierzom. Znaczy ogólne są cięcia budżetowe, tak naprawdę, w każdej gałęzi. No i wtedy Gwardia Narodowa, która została powołana, Traci swoje większości źródło utrzymania. Gwardia Narodowa to byli większości żołnierzy składający się ze zwykłych ludzi, powołani nagle pod, pod broń. Była ona bardzo liczna, bo ponad w samym Paryżu liczyła ponad 200 tysięcy ludzi. Była dobrze uzbrojona, ale oczywiście nie wyszkolona, bo też było to tak bardziej pospolite uczenie niż, niż regularne wojsko. No i Gwardziści, którzy, którzy bronili Paryża, na nie, ro, nie rozumieli, dlaczego Francja w ogóle skapitulowała, i wielu z nich uważało, że to jest w ogóle jakaś zdrada, oszustwo, że może nawet Thiers się dogadał z Niemcami. Sam Thiers, oczywiście, widział te niepokoje i postanowił odebrać gwardii artylerię. No i to uznano już za w ogóle akt niewybaczalny i rozpoczęły się walki z nocy z 17 na 18 marca roku 1871. Gwardzistów tutaj popiera Ludność Paryża, no i sam prezydent Thiers, który miał wiernych ledwie kilkanaście tysięcy żołnierzy, wycofuje się z całym rządem do Wersalu. No i w Paryżu zaczyna rządzić Komuna Paryska, w zasadzie Rada Komuny Paryskiej, gdyż odbyły się nowe wybory do lokalnego. Do lokalnych władz i Paryż stałby się taką, jakby os osobną jednostką, byśmy powiedzieli, Francji, która się sprzeciwiła temu pierwotnemu rządowi. Wybory wygrywają socjaliści, którzy tak naprawdę tworzą pierwsze takie na świecie robotnicze państwo. Znaczy, pierwszy raz takie coś się pojawia w tej formie. S Sama Rada tej Komuny Paryskiej uznaje się za francuski rząd. I w zasadzie skupia w swoich rękach całą możliwą władzę. W ten sposób za pośrednictwem dekretów wydaje kolejne takie robotnicze postanowienia, wprowadza nowe reformy, m.in. zmienia flagę, słynną flagę francuską trójkolorową, na flagę czerwoną, która miała się kojarzyć z socjalizmem, czy też z powrotem przywraca kalendarz z czasów rewolucji francuskiej, czyli obecnie zamiast z 71 roku jest rok. 79 likwiduje także stałą armię, zastępuje ją Gwardią Narodową, która zresztą miała być powoływana tylko kiedy będzie to potrzebne w przypadku zagrożenia. No i nawet żołnierzom dano możliwość wybierania dowódców, czyli byśmy powiedzieli taka demokracja do kwadratu. Zniesiona zostaje też policja. Całkowicie kościół jest oddzielony od państwa, usunięta zostaje religia ze szkół, wprowadzone są cywilne małżeństwa, czego zauważcie, że wcześniej nie było, gdyż małżeństwa były tylko i wyłącznie przez kościół, państwo się tym nie zajmowało. Samych ludzi wykształconych, byśmy powiedzieli, sędziów, jakichś prawników, urzędników, ich pensje stają zrównane do jakichś troszeczkę lepszych pensji wykwalifikowanych robotników, a za to tym najbiedniejszym są podnoszone pensje. Także powoli zaczęto upaństwawiać w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa, tworzono jakieś takie zarządy robotnicze, czyli jednym słowem taki socjalizm pełną gębą, ale oczywiście pamiętajmy, że to jest na tym obszarze raczej małym się dzieje Paryża, a nie w całym kraju. No i rewolucjoniści ci zostali przez to nazywani komunardami, gdyż to wszystko było takie komunizujące. Oni byli zajęci tymi swoimi reformami, wprowadzaniem socjalizmu, no i nie wykorzystali tej przewagi, jaką mieli nad prezydentem Thiersem, nie ruszyli na niego na wersal, a on oczywiście to ładnie wykorzystał, gdyż nagle pojawiły się tam wewnętrzne spory, między innymi wspomniani socjaliści, wcześniej Louis Blanqui. Uważał, że powinno zostać wprowadzony terror teraz, żeby zaprowadzić ten socjalizm, z kolei Prudon uważał, że powinno się zostawić wszystko, jakie jest, nawet że żadna władza nie jest potrzebna i te własne wewnętrzne kłótnie ideologiczne wykorzystuje Tiers. Razem z armią, popierane zresztą przez Bismarcka, który pamiętajmy, że Niemcy wygrali teraz wojnę z Francją i Bismarck chciał, żeby rząd francuski, ten legalny z Thiersem, jak najszybciej płacił kontrybucję za przegraną wojnę. Dlatego wspiera Thiersa no i wojska zostają w zasadzie pokonane w tydzień, między 21 a 28 maja 1971 roku, no są one dość krwawe, morduje się zakładników obu stron, ale ostatecznie wojska Thiersa wygrywają, komuna paryska upada, ale przynosi pewne efekty, gdyż no, władze wracając i nie mogą nagle odebrać wszystkich przywilej, które robotnikom zostały przydzielone, gdyż robotnicy by po prostu się zbuntowali. Zostaje z czasem uchwalona w roku 75 już nowa konstytucja trzeciej Republiki Francuskiej, i ona właśnie zapewnia. Francuzom znacznie więcej uprawnień i społecznych, i politycznych. Sami robotnicy zyskują więcej, właśnie, możliwości zrzeszania się, czy też nie walki, w walki z wcześniejszym wyzyskiem. Sam Louis Thiers, tutaj Thiers jest tutaj zresztą na portrecie. Zapomniałem do niego przewidąć, no ale już go widzimy. Ruchy socjalistyczne w XIX wieku oczywiście zaczęły zyskiwać coraz większą popularność nie tylko we Francji, ale także w innych partiach. Na tyle w Niemczech były niebezpieczne, iż Bismarck postanowił sprzeciwiać się im no, dość gwałtownie. Wprowadzono na przykład, znaczy wprowadzono otwartą w zasadzie walkę polityczną, walkę polityczną z, z Nowymi Zjednoczonymi Niemcami, i socjaldemokratyczna Partia Robotnicza często kwestionowała politykę samego Bismarcka. Bismarck uważał, że to osłabia. Jedność państwa, dlatego w roku 1878 po prostu socjalistów zdelegalizował. I było tak aż do jego zakończenia kariery jako kanclerza Niemiec w 1890 roku. Socjaliści dopiero wtedy doszli ponownie do władzy. Partia została Reaktywowana w 1891 roku w Erfurcie jako Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, czyli w skrócie SPD. No i ta partia, w zasadzie w zasadzie jej, można by powiedzieć, partie kontynuującej tradycję, przynajmniej na chwilę obecną są dominującymi środowiskami politycznymi w Niemczech. W Wielkiej Brytanii, aha, no ale skutkiem walki z Bismarkiem tutaj warto oczywiście to powiedzieć, nie skupiamy się na tym mocno, choć szkoda, bo to jest ciekawy temat, może na innej lekcji jak starczy czas. Na razie skupiamy się na materiale, które wymaga polskie liceum. Doprowadziło to tak naprawdę do zmian Bismarcka, znaczy zmian w państwie niemieckim. Bismarck wprowadzał, walcząc z socjalizmem, Godawkował, czyli zaczął wprowadzać na przykład ubezpieczenia robotnicze i, i, i tym podobne pewne wymogi robotników, po to, żeby zmniejszać wpływ samych socjalistów w rządzie, gdyż panicznie widział w nich zagrożenie dla interesów pierwotnych innych klas niemieckich. W Wielkiej Brytanii oczywiście, tak jak mówiliśmy, też sobie e, działania robotnicze zyskują na znaczeniu, w, w, walczą głównie związki zawodowe e, i tworzy, tworzy się przez to e, tak zwane Labour Party, czyli Partia Pracy e, i już w 1906 roku ona zasiada wraz z, e, z znaczy 29 jej członków zasiada w Izbie Gmin no i z czasem zaczęła wypierać z parlamentu samych liberałów no, i Partia Pracy, zresztą do teraz, jest coraz bardziej popularna. Znaczy, często przejmuje rządy w partii, znaczy, w Anglii, na przemian z konserwatystami. Czyli widzimy, jak ten ruch, narodzony w XIX wieku, ma wpływ na dzień dzisiejszy. We Francji, co prawda, po upadku. Komuny Paryskiej, socjalizm, byśmy powiedzieli te ruchy socjalistyczne trochę ustały, gdyż wiele swobód zostało dodanych jednak legalnie partie socjalistyczne zaczęły działać dopiero w 1884 roku, gdyż wcześniej po komunie paryskiej były zdelegalizowane no i już w 1899 roku przedstawiciel socjalistów to był Aleksander Milleron wszedł do rządu, czyli socjaliści też powoli zyskiwali na znaczeniu zresztą Francja później zresztą po dziś dzień byśmy powiedzieli w dużym stopniu zdominowana przez rządy socjalistów jednak to w Rosji działa się taka, byśmy powiedzieli, najciekawsza sytuacja, jeśli chodzi o działania socjalistyczne. Pamiętamy, że w Rosji rządził wtedy Aleksander II. Znaczy do roku 1881, od czasu odwilży z Sewastopolskiej, czyli Aleksander II zasiadł na terenie w 1856, jeśli dobrze pamiętam. No i Aleksander II zaczął stopniowo wprowadzać pewne reformy. Na przykład w 61 roku obalił wreszcie poddaństwo chłopów, czyli zniósł pańszczyznę. Wprowadzał reformy y, y, polityczne, n, reformy sądowe, n, reformy nawet armii y, czy też finansów, ale to nie, wszy nie wszystkim się podobało. Rosjanie, dużo Rosjan chciało, chciało znacznie, znacznie więcej. Ale Rosjanie głosili początkowo idee socjalistyczne wśród chłopów, a nie wśród robotników, których jeszcze wtedy było niewielu, gdyż dopiero za Aleksandra III zapoczątkowane reformy przez Aleksandra II przyczyniły się do gwałtownego, gwałtownej industrializacji samej Rosji. No i głosili oni hasła socjalizmu wśród ludu, czyli rosyjskiego narodu, i dlatego też nazywano ich początkowo, tych lokalnych socjalistów, narodnikami. Chłopi odnosili się do takich działań dość nieprzyjaźnie, nie rozumieli trochę tych wzniosłych haseł, które większość brzmiały dla, dla nich zbyt mądrze, zbyt wykształcenie i często nawet kablowali na tych działaczy carskiej policji. No a oczywiście hasła socjalistyczne wiązały się z hasłami antycarskimi i dlatego wiązało się to jednym słowem bardzo prosto z, z opresją ze strony władz i dlatego powstawały różne nielegalne organizacje. Jedną z takich organizacji była choćby Ziemla i Wola. Powstała w 1861 roku i już w 62 roku wzywała do powstania. Oczywiście wiązało się to z tym, gdyż uznawała ona iż obalenie pańszczyzny w 1861 roku przez cara oczywiście było niewystarczające i tym podobne. Z czasem ta organizacja się rozpadła. W 1871 roku podzieliła się i jako jedna z jej odnóg powstała Narodna Wola, czyli z rosyjska tłumacząc Wola Ludu. Organizacja, która uważała, że Socjalizm można wprowadzić w Rosji, ale stosując terror, ale terror nie na jej mieszkańcach bynajmniej, ale na władzach. Jednym słowem, dążyła na przykład do zamordowania cara, co i zresztą się udało w roku 1881, a co paradoksalnie przekreśliło szansę na możliwą pierwszą w historii Rosji konstytucję wtedy. No więc taka działalność jakby utworzyła miecz obusieczny. W roku 1876 roku Georgi Plechanow, którego widzimy tutaj o, na zdjęciu. Um, on odtworzył e, dawną ziemlę i wolę e, w, San, w Sankt Petersburgu i rozpoczął ponowne jej działanie, tutaj już zresztą bard bardziej agresywne, ale były też inne e, próby e, tak, dotarcia do ludu robotniczego. Takie prowadził na przykład e, Lawrow, który w 1874 roku pod jego wpływem, pod wpływem jego nauczeń, tysięcy młodych ludzi ruszyło e, na wsie właśnie nauczać... E, o, o tej równości, próbując zadośćuczynić za to, co wcześniej arystokracja wyrządzała ludowi chłopskiemu. Oczywiście chłopi trochę nie rozumieli tego, a z czasem ci ludzie zostali po prostu e, aresztowani. Na nich się mówiło populiści. Aczkolwiek to nie do końca e, ma takie znaczenie, e, znaczenie dzisiejsze. Jak widzimy, widzimy, e, widzimy to jeszcze Michała Bakunina. E, Michał Bakunin z kolei. Można by powiedzieć, jest teraz związany nawet z Polakami, gdyż znał nawet osobiście Juliusza Słowackiego, uważał, że, czy też George Sand, tak, kochankę Chopina, ale samemu chciał, żeby Polska była z powrotem przywrócona jako państwo spod jarzma Rosji. I sam był takim ojcem rosyjskiego anarchizmu, Michał Bakunin. Zresztą niestety umierał, Smutny, gdyż no, żadna z jego idei w zasadzie nie, nie udało się jej wcielić w życie, pomimo że był bardzo aktywnym działaczem e, przez zasadzie całe swoje życie. Ale wracając do Georgija Plechanowa, on także się wyróżniał wśród Rosjan tym, iż zaczęto, zaczął, zaczął skłaniać się w stronę także ludu robotniczego, który po 1881 roku za czasów Aleksandra III bardzo wzrastał w liczbie w skutek rozbudowy fabryk. Jednak do podobnych tak, i utworzył w Genewie Partię Wyzwolenia e, Pracy. Jednak do podobnych takich osób, o, które propagowały socjalizm wśród ruchu robotniczego, e, należał znany nam już i myślę, że niejednokrotnie będzie przytoczony w przyszłości Włodzimierz Ilicz Ulianow, znany oczywiście nam szerzej jako Lenin. Był on współorganizatorem soc Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, w skrócie SDPRR, którą utworzono w Mińsku w 1898 roku. Czyli w zasadzie teraz... A jeszcze jeśli chodzi o Rosję, to w zasadzie po Aleksandrze III nastąpiła jeszcze większa represja niż, Aleksandr, niż po Aleksandrze II, czyli on wstrzymał reformy, które Aleksander II zapoczątkował i rozpoczął jeszcze większą represję i pod i po tej fali represji członkowie organizacji tajnych założyli w 1901 roku Partię Socjalistycznych Rewolucjonistów, czyli mówimy na, nie, mówimy na nich eserowcami, eserowcy od skrótu SR, czyli socjaliści rewolucjoniści. No ale zapiszmy sobie tą całą wiedzę, którą powiedzieliśmy sobie przez ten szmat czasu. Czyli jeszcze wróćmy do Niemiec 1891 mamy SPD 91 SPD Um, Labour party, um, party w Anglii założona dość późno, bo w roku 1900 1900 Labour Party Labour Party Okay. E, czyli partia pracy po prostu. E, f, 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 jeszcze z tych dat, które mówiliśmy, ziemia i e, wola założona w 1861, a to może nie jest aż tak ważne. E, no ale e, na pewno już stworzenie Socjaldemokratycznej Partii Rosji, czyli SDPRR, Mińsk 1898, SDP. R. R. Przepraszam za tą czcionkę, coś mi szwankuje. I 1901. 1901. mamy socjaliści, rewolucjoniści. Napiszę w skrócie SR, czyli partie socjalistycznych rewolucjonistów również w Rosji. Ale wróćmy do jakby globalnego przebiegu e, naszej sytuacji. Otóż w setną rocznicę wybuchu rewolucji francuskiej, w 1989 roku, oczywiście 1800, e, Fryderyk Engels, w zasadzie z jego inicjatywy, e, na kongresie robotniczym w Paryżu zostaje utworzona druga międzynarodówka, czyli data ważna 1889. Pamiętamy, poprzednia się rozpadła. Druga międzynarodówka. Międzynarodówka. Mają taką piosenkę. Może ktoś z Was kojarzy. Wyklęty, powstaj, ludu ziemi. Może niektórzy z Was kojarzą tą nutę, że tak powiem. Um. Stara się oczywiście ponownie zjednoczyć droga międzynarodówka, ruch robotniczy w jakąś jedną całość, spójny nurt, co się okazuje no, niemożliwe. Od początku toczą się znowu spory między różnymi ugrupowaniami. Najpierw zostają usunięci anarchiści, między innymi wspomniany Michał Bakunin czy też książę Piotr Kropotkin bo oni uważali, że najpierw trzeba zniszczyć struktury państwowe, za to uważali, że zachowywali takie, można powiedzieć, zasady kapitalizmu na zasadzie tworzenia dóbr takich, jakie wymaga rynek. Dlatego a w międzynarodówce bardziej ważniejsze było stworzenie powszechnej rewolucji przeciwko władzy i na przykład wspieranie działań terrorystycznych, żeby zniszczyć rząd i zaprowadzić komunizm, niż raczej takie działania, jakie preferowali anarchiści. Później stoczyły się możliwości, spory wobec możliwości współpracy z różnymi władzami politycznymi, które określano jako rządy burżuazji, czyli tych Klas bogatych. Zauważmy, że wcześniej Burżuazja odnosiła się do bogatego mieszczaństwa. Z czasem Burżuazja była ogólnie nazwani, ci bogatsi byli nazywani tak przez ruchy robotnicze. Tutaj skrajni marksiści uważali takie coś za w ogóle zdradę idei socjalizmu, idei ruchów robotniczych. I uważali, że to, że tylko rewolucja ma szansę poprawić byt robotników, a inni, a inni z kolei nawiązywali właśnie współpracę z obecnymi rządami należał do nich m.in. na przykład Edward Bernstein, który w dziele zasady socjalizmu i, i zadania socjaldemokracji, wydanym zresztą 10 lat po drugiej międzynarodowce, w roku 1899, uzasadnił, jak można zmienić kapitalizm, żeby on był korzystny dla robotników, że ewolucyjnie da się doprowadzić do kapitalizmu, w którym robotnicy będą czuli się dobrze. Znaczy już nie do końca może to będzie się nazywało kapitalizmem, ale da się go przekształcić i do tego należało oczywiście wykorzystać legalne środki, nie akty terrorystyczne, tylko takie środki jak na przykład prasa. Uważał on też, że w samej polityce powinien być pluralizm polityczny, czyli powinny być różne partie, nie tylko na przykład robotnicze, ale państwo też, według niego, powinno zajmować się socjalnie obywatelami, ale niekoniecznie upaństwiawać na przykład wszystko, czyli fabryki, czyli brak własności prywatnej, którą głosił komunizm. Czyli krytykowano tutaj pierwotne założenie Marksa, jakieś walki klas, gdyż uważano, że kapitaliści, co było takim ludzkim spojrzeniem, także pracują, bo to jest ich także robota, posiadanie fabryki i tak dalej, to też jest ich jakaś orka. I dlatego tę grupę zwolenników Eduarda Bernsteina nazywamy rewizjonistami. Od tego, że była to rewizja tak naprawdę pierwotnych poglądów Marksa o walce klas, która tak naprawdę się nie, nie sprawdziła. Podobnie zresztą Koncepcję w Niemczech prezentował Karl Kautsky. Jego z kolei zwolenników nazywano reformistami, albo też przeciwnicy nazwali ich oportunistami, gdyż wykorzystywali jakby luki w systemie komunistycznym, łapali okazję i chwytali znaczy, dawali chwytliwe hasła, które nie wiązały się z takim radykalizmem. Czyli jednym słowem oni chcieli nadal socjalizmu, ale tutaj już bardziej przez działania nierewolucyjne, ale takie populistyczne. W końcu różnice tych poglądów, właśnie w przypadku Niemiec, doprowadziły do rozłamu tego niemieckiego SPD. Zostali tam właśnie między innymi Karl Kautzki, czy też Edward Bernstein. Ich przeciwnicy, czyli zwolennicy ideologii bardziej takich marksistowskich, radykalnych, na przykład Karl Liebknecht i Róża Luksemburg, o których jeszcze usłyszymy, stworzyli USPD, czyli Niezależną Socjaldemokratyczną Partię Niemiec. Z kolei te poglądy, które głosili w zasadzie ludzie z SPD, podobne były np. u Brytyjczyków w Partii Pracy, czy też u niektórych Francuzów. W Rosji z kolei Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji także, także się rozpadła. Część jej działaczy którymi przewodził Lew Martow, opowiedziała się za działalnością bardziej legalną i zanegowała tę potrzebę rewolucji w kraju, a Lenin, znaczy grupa stojąca z Leninem, uważała rewolucję za konieczną. I w ten sposób na zjeździe SDPR w 1903 roku ze, ze względu na to, że Martow. Jego ludzie mieli mniejsze żądania względem zmian, nazywano mięszewikami, czyli mniej, a zwolenników Lenina bolszewikami, od rosyjskiego bolsze, czyli więcej. I stąd, zauważmy, nazwa bolszewicy, czyli teraz y, y, takiego podziału partii w STPR w 1903 roku na podstawie ich żądań, a nie wcale na podstawie ilości y, ludzi, którzy to popierali, bo później często bolszewicy byli uznawani, że mówią na siebie bolszewicy dlatego, bo ich jest więcej, więcej ludzi ich popiera. Ale to nie do końca jakby stąd się wywodzi. I w ten sposób w ruchu socjalistycznym w Europie pojawiły się takie dwa główne nurty, czyli komuniści, tacy jak Lenin i Liebknecht, czyli ci, którzy chcieli radykalnej zmiany, rewolucji. I drugi nurt socjaldemokratyczny, taki jaki głosił na przykład wspomniany Bernstein w partii SPD. No i w, okazało się jeszcze później, z czasem, że wojna trochę zane, zatarła niektóre granice, a sami robotnicy zauważyli, że jednak państwo jest dla nich też ważne i ta cała idea międzynarodowej rewolucji robotników, którzy mieli się zjednoczyć ponad barierami państw, okazała się z czasem no, niemożliwa. Ale zapiszmy jeszcze sobie te nazwiska. Edward Bernstein. W zasadzie Bernstein to. Bernstein, czyli to jest, jeśli chodzi o... Bern, Bernstein. Edward Bernstein. Czy też Karl Kałcki. No z, z drugiej strony mamy Różel Luksemburg czy Karla Lipknachta, o których jeszcze będziemy sobie w przyszłości mówić. I 1903. SDPR rozpada się na mięszewików. Na czele z Martowem i Bolszewików, na czele z Leninem. wsze Widzy napisałem. Wszędzie widzy. Dobra. Okay. No i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Mówiliśmy sobie tutaj jak ten socjalizm się zmieniał, jak powstawały, widzimy podstawy pod komunizm, czyli nurt ten radykalny, który się wyłonił w Europie. Wiadomo, jednak my wszyscy wiemy, że najlepszym rodzajem komunizmu jest oczywiście komunizm warstwowy, czyli warstwa komunistów i warstwa ziemi. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A! +nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.